Siema wszystkim, ja znowu Kamil. Gdzie ja gram znowu w Team Fortress 2. Co tam u was? Mam nadzieję, że dobrze, bo dzisiaj pamiętacie, ostatnio było ten właśnie Halloween i wciąż trwa. Scream Fortress wciąż jest. I mam kontrakt związany z tym. Także się nie zdziwcie, że coś tam mogę dostać na koniec i wam pokażę, co tam dostałem. No i bo tam za kontrakt dostaje się skrzynię albo broń. No i no, o ile się nie mylę. Znaczy nie, skrzynię i potem ją trzeba otworzyć albo za pomocą kluczyka, albo po prostu. No, nacisnę na to po prostu lewym przyciskiem myszy na ten przedmiot, wybrać użyj. No i wtedy powinno, że tak powiem, się otworzyć i ci pokażę, co dostałeś. I dzisiaj będę używać szpiega. Widzicie, już dostałem parę rzeczy z tych skrzynek, gdyż robiłem wiele tych kontraktów, naprawdę tam jest ich mnóstwo. Tak jak już mówiłem, pokonałem tego Morazmusa, Monokulusa i tego, jak on miał? A, bezkonny, bezgłowy jeździec. Nie wiem czemu. No dobra, no. Tak, no to tak. Pod przykrywką nawiedzony i nieuchwytna apaszka. Specjalny przedmiot na Halloween. No i no dzisiaj oczywiście szpieg. Dzisiaj poradnik dla szpiega. Jedyną broń, którą tak naprawdę polecam dla szpiega, poza zwykłymi broniami, żadna inna broń, szczerze mówiąc, rewolwer jest wystarczająco dobry. Ta broń jest dobra i dla początkujących i profesjonalistów, szczerze mówiąc, większość nawet nie chce używać innych broni. No cóż, no, powiem wam, to wasza sprawa, co użyjecie, ale mówię wam, ambasadora nie używajcie, kurde ludzie! Wiem, że wiele nowych graczy lubi używać tą broń, bo myślą, że fajnie wygląda, ale wygląd tu się nie liczy w tej grze broni. Tu się liczy wygląd ten. W sensie tego, co ubierasz na sobie, a nie tam no. No, także rewolwer wystarczy wam z pewnością, zwykły. No i druga broń to oczywiście nóż, zwykły też. Nic więcej nie potrzebujecie żadnej innej broni. No chyba, że jesteście profesjonalistami, to wtedy kuna i krętacza. Może być dla was no, wyborem. Ale szczerze mówiąc, też nie jest zbyt dobry, gdyż trzeba naprawdę uważać. Tak jak mówiłem, dla profesjonalistów. Kuna i krętacza jest tylko i wyłącznie dla profesjonalistów. Sorry. Kurde. Dobra. To tyle. A czy nie? Jedyną, no i oczywiście zwykły saper, ale broń, którą na poważnie polecam dla szpiega, jest. Zobaczmy, która drużyna. O nie, obrońcy, dobra. Jedyną bronią, którą naprawdę polecam, to jest właśnie. To dzwon zmarłego, jak widzicie na ekranie. Zobaczmy, co dostanę z tej księgi. Nieźle. Może się przydać. Kurde. Dzwon zmarłego nie chroni cię przed wszystkim, a tym bardziej przed krytycznymi trafieniami. O nie, 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 duch! A! Kurde. Prawie mi się.
Ok, skór! Dobra. No rzeczywiście, dobra. Chybiłem ten, to zgnięcie plecy. Jakoś pieg nie liczcie na... Naprawdę, jakoś pieg... Nie bójcie się używać swojego, że tak powiem... rewolwera w trudnych sytuacjach. I polecam wam na początku, zanim użyjecie dzwonu zmarłego, najpierw się przebrać za na przykład przyjaznego, znaczy za pyro z twojej drużyny. O kurde, nie, proszę nie, proszę nie widzieć. Sam się wysalił, dobra. Okej, okay, kurde! Ach, dlaczego mój dzwon zmarłego musiał się akurat wyczerpać tak bardzo, no? Nigdzie metalu nie było. Nie jestem najlepszym szpiegiem, więc nie wincie mnie, okej? Okay? Nienawidzę grać szpiegiem ogólnie. Zwłaszcza, że zwykle ten plan nie działa mój. O mój Boże, nie! Całe szczęście! Naprawdę, musicie uważać, nawet jeżeli macie dzwon zmarłego. Teraz on ułatwia wam trochę sprawę, gdyż ugasza was. O kurde. Nie duch! Zasrany duch mnie załatwił, no. Ta, szczęście, że respawn. Cholera jasna, musiałeś się zesikać! Sorry, że to powiedziałem, kurde. Przepraszam. Zesrany Morazmus musiał się znowu zesikać. Dobra, nieważne. Tak, czasami mu się to zdarza. O mój Boże, dobra. Nie widziałem go kompletnie. Sorry, no, nawet jako szpieg musisz uważać na wrogich szpiegów. Zwłaszcza na tych, którzy wiedzą, kim, że jesteś szpiegiem, no. Okej. Okay. I dzwon zwanego nie ratuje cię przed tym. Okej, to szczęście, że tamten szpieg już martwy. O kurde, znowu... No, do tyłu! O kur... No nie no! Myślałem, że mnie uratuje ten dzwon zmarłego, ale jednak nie wyszło. Nie zawsze to działa, ok? Ja mówię wam, nie jestem dobrym szpiegiem. Mówię wam. Nie wincie mnie, ok? No poważnie, ja jestem złym szpiegiem, mówię wam. Nie nadaje... Ja naprawdę nie lubię grać. Zwłaszcza, że nie cierpię tej mapy. I zawsze przed... nasz kur... Ja też musiałem nie wykiwać i pójść w inną stronę niż ja myślałem, no kurde no.
O nie, 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 nie! O, to szczęście. Okej. O nie. LOL, magia! No co jest? Na poważnie musiał się akurat minimum ułamek sekundy przed tym jak go dźgnąłem, musiał się akurat odwrócić oczywiście, no. Okej, dobra. Jeszcze tylko 25 punkciorków. A czego ci śpiedzy muszą być wszędzie, no? Okej, puch. To szczęście, że dzwon z Marego zwykle cię ratuje przed krytycznymi trafieniami, ale nie zawsze, okej? Okej. Kurde, dlaczego ty nie umarłeś od zgnięcia, no? To jest... Okej. Przynajmniej go zraniłem, dobra. Nie bójcie się używać rewolwera, jeżeli musicie, to używajcie go ile możecie. Wiem, że są lepsze bronie, ale lepszy, jak dla mnie dla szpiega jest najlepszy rewolwer zwykły, no i nóż zwykły i tylko jedyna broń, której musicie używać, to na pewno dzwon zmarłego. Ale tak jak mówiłem, ja nie jestem dobrym szpiegiem. Nie wincie mnie za to, okej? Okay? Nie umiem, nie gram tą grą, tą klasą zwykle. Okej, okej, nie, nie. Okej. Okej, to było akurat, o kurde, nie, 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 okej, huh. No jakim cudem? Przecież miałem dzwon zmarłego wyciągnięty. I więcej niż jeden punkt zdrowia. Dobra, no sorry. Ale przynajmniej spróbowałem, no. No jeżeli wy... Wiem. Wiem, to jest koszmar pewnie. Jest równocześnie i dla mnie i dla was, że musicie to oglądać. Widzieć mnie, jak ja jestem słaby jako szpieg. No, dlaczego nigdy to nie działa? No jako szpieg musicie bardzo uważać. Ja niestety, jak mówiłem, nie jestem w tym dobry, ok? Staram się. O, noż, co za debil! Spał nie siedzi. No, całe szczęście. No nie, no, no... Dlaczego? Ja pitole, normalnie... Dlaczego oni musieli się oczywiście ruszyć w bok, jak zwykle? Normalnie ten... Zasrany... Wystarczy, że ktoś raz ruszy to i już po nas. Patrzcie, jak to blisko jest. Proszę.
Nie wiedzieć. Nie, nie. Oczywiście, no. Już mnie dominują, no, bo ja kurde nie umiem grać śpiegiem, no mówię wam. Dobra, ale no, spróbuję, może lepiej mi pójdzie tym drugim zestawem. To jest tak, O, okej, to był nasz szpieg. Lol, się wysadził przeze mnie i dobrze. No dokładnie, kurde, to was myślę wy. Okej. Zaraz wracam, okej? Dajcie mi minutkę. Taką sekundeczkę po prostu, no. Zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Pamiętajcie, jako szpieg macie mało czasu zwykle, no. Zawsze macie mało czasu. Tyle pleców do zadźgania, a tak mało czasu, jak to mówi szpieg. Spróbujmy. Dobra. Chociaż szczerze mówiąc, dobra, ten drugi zestaw lepiej mi pójdzie. To jest tak, grzechotnik, zamrożony agent, no i wiadomo, resztę pamiętacie. No. Tak, zamrożony agent zamraża oczywiście przeciwników, jak nazwa wskazuje, i chroni cię przed ogniem przez 2 sekundy, więc jest bardziej przydatny niż jest dobry, jeżeli chodzi na przykład o pyro, jeżeli nie chcesz zostać zabity przypadkiem albo... Prawie bym zginął, kurde. To szczęście, że jeszcze miałem to. Okej, dobra. Zaraz będę musiał kończyć. Także przewinę, że tak powiem, do momentu, kiedy no... Tak jak mówiłem, jako szpieg musisz być czujny. O kurde, nie. Całe szczęście, o mały włos. Dobra. Tak jak mówię, musisz być czujny, tak jak widzieliście tam, o mały włos bym zginął, ale całe szczęście, że zareagowałem dostatecznie szybko. Dobra, to zaraz wracam. Dobra, wróciłem. I tak, grzechotnik, jak widzicie, teraz mi dał krytyczne trafienie, bo zniszczyłem działka i tym podobne tam rzeczy, która... Prawie bym zużył całą amunicję, dobra. Nie wiem, jakim cudem chybiłem tam te 2 strzały. O nie, okej, to aż.
Kurczę, dobra. Chciałem znowu tego inżyniera zabić, ale widać, on jest lepszy niż myślałem. Dobra. Przewinę, aż zrobię ten kontrakt, okej? Zrobię go i wam pokażę, co to. Dobra, w końcu wróciliśmy. Kurde, sorry. To była najtrudniejsza runda w dziejach, jaką. Teraz sprawdzić, co z tego dostanę. Dziękuję pani. Nie, Pozyń, bo tak właśnie nazywa się ta dziewczyna, która tutaj mówiła. Maska Pyro, strona księgi zaklęć. Sorry. Okej. Dobra. Może kończyć. No to cześć. A i zaraz wam pokażę, co można zrobić z tą. Można ją użyć z tym. I dodać kolejną, jakby to powiedzieć, stronę do księgi, pustej księgi zaklęć. O ile się nie mylę, można coś później z tym zrobić. No także. No. Jak ją się wypełni większościowo. Dobra. Muszę kończyć. No to cześć. Wiem, dzisiaj słabo pokazałem to, ale subskrybujcie, oceniajcie. Pa, pa.